Dzień dobry Państwu. Na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu opowiedzieć o leszczyńskim jubilerze, zegarmiszczu. Czasami spotykamy przedmioty sygnowane Wilhelm Rotte. Jest, są to najczęściej bardzo ładne przedmioty. Ten pan zajmował się ładnymi prze, przedmiotami i trzeba przyznać, że... W taki dziwny jakiś sposób prawie 100 lat funkcjonowała ta firma na terenie leśna, ponieważ z reklam tej firmy wynika, że została założona w 1857 roku, a w zasadzie. Przestało to nazwisko się pojawiać w branży po 1945 roku, czyli tak jak wspomniałem prawie 100 lat. Najlepiej zawsze mówić o firmie na podstawie reklam. oczywiście gdybyśmy wzięli bieżące gazety z tamtych czasów to na pewno było sporo reklam, ale tu mam taki przewodnik poleśnie z 1908 roku stosunkowo rzadki egzemplarz i tutaj mam, całostronicową reklamę pana Wilhelma Rotte w leśnie, który zajmował się właśnie biżuterią, zegarkami i też grawerował. No, ta reklama jest w języku niemieckim, nie będę się tutaj silił na bezpośrednie tłumaczenie, ale za chwilę w nowszym troszeczkę, w młodszym troszeczkę egzemplarzu taka jest Księga Adresowa Miasta Leszna z 1930 roku, którą bardzo często Państwu prezentuje, a jednocześnie wykorzystuje w swoich tutaj pracach. Ona jest z 1930 roku i tutaj mamy też ładną taką reklamę. Wilhelm Rotę, rynek 21 założona 1857. Tu już syn myślę tego pana, Artur Rotę. Pomagał ojcu w prowadzeniu firmy. Bardzo ciekawa reklama, zegarek kieszonkowy firmy Alpina. Bardzo dobra firma. Telefon 160, jubiler i zegarmistrz I pisze: wielki skład podarków ślubnych i okolicznościowych, pierścieni z brylantami i obrączek ślubnych, modnych klejnotów ze szlachetnych kamieni, sklep sprzedaży zegarków Alpina i też własny warsztat. Co było bardzo ważne, że ten pan również, że tak powiem, naprawiał rzeczy, którymi handlował. No, i najmłodsza taka reklama jest tutaj taki kalendarz, który również posiada dodatkowo takie praktyczne rady. Został on wydany w czasie II wojny światowej, i tutaj mamy na pierwszej zaraz stronie reklamę. Dobre zegarki, ładne sztuczce, modna biżuteria, specjalny dom Rotę, i tu już jest przedstawiciel. Nie mam wiedzy, czy ten Herbert Hibner to był ktoś, kto. Zajął warsztat pana Rotę i, jakby to powiedzieć, pro kontynuował tą firmę? Czy był to ktoś z rodziny? Ale nadal mamy Leszno, nadal mamy Rynek 21, yy, dokładnie w tym miejscu obecnie mieści się taka yy, nowa restauracja, ale w każdym razie. Ten kalendarz z tymi radami jest wydany w czasie II Wojny Światowej. No, mam tutaj akurat bardzo ładną kopertę reklamową. Również już jest e, przedstawiciel, pan Herbert e, Hibner. No, ale w każdym razie cały czas jest to <coughs> Leszno-Poznańskie. Tu w tych niektórych reklamach trudno jest się zorientować po tej nazwie, z jakiego okresu pochodzi ta reklama, ponieważ... <coughs> Leśno poznańskie było do I wojny światowej, czyli w zasadzie do 1920 roku i pisało się leśno poznańskie. W czasie II wojny światowej było Leszno w kraju warty, czyli inaczej to było pisane, ale w każdym razie tego typu podobne reklamy są. Tu możecie Państwo zobaczyć, jest na przykład pudełko na w sztuczce też właśnie już jest przedstawiciel ten pan Hibner i można by z tego wnioskować, że to już jest okres II wojny światowej, ale może ten pan już troszeczkę wcześniej tam działał, może to być jakiś zięć, może to być ktoś przysposobiony z rodziny, także ciężko jest mi tutaj powiedzieć i tu akurat mam takie wspaniałe 12 maluteńki łyżeczek do moki. Ze srebra, ładny komplet, 12 sztuk, i one w takim pudełeczku oczywiście mogły kiedyś być tutaj sprzedawane. I co jest tutaj charakterystyczne? Tutaj jest oprócz normalnej korony pruskiej, półksiężyca i próby 800, jest napisane W. .rote. I to jest charakterystyczne, że ten pan zamawiał wytwórni, sztuczcy modele, które go interesowały. I na jego życzenie one były sygnowane i to się rzadko stosunkowo zdarza. Mam ten komplet tych dwunastu łyżeczek do moki, mam taką ładną łyżeczkę z pięknym grawerunkiem, która może być taka powiedzmy z przełomu XIX i XX wieku. Również posiada księżyc, pruską koronę i osiemsetkę. Oczywiście jest też imiennik wytwórcy, ale nie to jest tematem dzisiejszej audycji. I również jest w.rote, czyli wiemy, że na zamówienie Leszczyńskiego Jubilera to było zrobione i on to sprzedawał w swoim sklepie. Tu są takie łyżeczki, które wyglądają na trochę starsze. One się tak w zasadzie łapią na połowę XIX wieku, jeżeli chodzi o kształt. Ale y, mają tutaj również sygnaturę, koronę, księżyc, osiemsetka, imiennik i literki, z których wynika, że są zrobione na zamówienie Wilhelma Rotte. I co jest y, zastanawiające, że y, możliwe, że one są troszeczkę starsze, a później dopiero pan Rotte jakby je adoptował do swojego towaru, ponieważ ten, 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 ten korona i ten księżyc pojawił się w 1888 roku, a one wyglądają na dużo starsze, ale bardzo często bywało tak, że zapasy magazynowe były, jakby to powiedzieć, przebijane na nowo i sprzedawane później już jako towar. No, teraz pokazywałem Państwu przedmioty związane z... Wilhelmem Rotę jako jubilerem. Zawsze jest jakiś pomysł, żeby zrobić audycję. Ten pomysł się zrodził dlatego, że nie tak dawno w Lesznie udało mi się kupić taki bardzo ładny zestaw. To jest zestaw na chrzciny albo na roczek. Dostaje dziecko charakterystyczną łyżeczkę. Dostaje charakterystyczny kieliszek do jajka. To są oczywiście rzeczy nie ze srebra, są platerowe. Ja się cieszę, bo przez to było to tańsze, a bardziej mnie to interesowało dydaktycznie. Tu jest oczywiście y, y, obrączka na serwetkę, na której można wygrawerować datę, imię dziecka, które to dostaje. No ale najważniejsze jest to, że tu jest taka tabliczka. Y, Wilhelm Rothe, Leszno, jubiler i, i powiedzmy, no w tym momencie dla mnie z tego całego zestawu najcenniejsza jest ta tabliczka, no bo ona im mnie informuje, że to zostało sprzedane w Lesznie na... E, u jubilera, który miał bardzo długie tradycje, jeżeli chodzi o handel w Leśnie, i jeszcze na dodatek nabyłem to na rynku w Leśnie, czyli może to daleko nie wyjeżdżało, ale według mojej wiedzy to podobno gdzieś trafiło do Rawicza i do Leśna trafiło z, tej, z tego Rawicza. Kolejne. Pudełeczko, które może Państwa zainteresować, jest bardzo ładnie. Tu proszę zobaczyć, już piszę w języku polskim. Wilhelm Rotę, jubiler i zegarmistrz, Leszno Rynek 21. Tu jest co prawda przeze mnie dołożony taki zegarek z epoki, ale bardzo prawdopodobne, że tak to mogło wyglądać. Bardzo ładne pudełeczko charakterystyczne dla tamtych czasów i jednocześnie podnoszące wartość przedmiotu, który się znajduje w środku. No na pewno Pan Rotę sprzedawał pierścionki, ponieważ tu jest charakterystyczne pudełko na pierścionki. No, w zasadzie ono wygląda na nieopisane, ale jak spojrzymy tu od spodu jest tu pieczątka Rotę Leszno Rynek 21, czyli na pewno pochodzi to z warsztatu Pana, yy, yy, pana, pana Rotę. Tutaj są pudełka na zegarki, to są takie charakterystyczne pudełka, to jest bardzo, bardzo zniszczone. Nie ma tu zegarka, i tu jest napis, który jest nieczytelny, ale identyczny napis jest w tym zestawie. Tutaj proszę zobaczyć, bardzo ładnie pisze. Wilhelm Rotę, e, jubiler Leszno-Poznańskie, charakterystyczne pudełeczko z zawartością, i wiadomo, że to pochodzi ze sklepu, który się znajdował w Lesznie na, pod numerem 21. Także e, czasami. Spotykamy przedmioty, które są ciekawie sygnowane. Tutaj pokazywałem Państwu przedmioty ze srebra, które są bardzo ładnie opisane, że zostały zrobione dla na życzenie firmy Wilhelma Rotę z Leszna. Pokazałem Państwu bardzo taki zestaw na Chrzciny, który no jest akurat niewypełniony, czyli nie posiada zapisanych tych powierzchni, na których się wstawia daty i monogramy, a wiemy, że pan Rotę mógłby to zrobić, ponieważ w jednej z reklam było napisane, że również zajmował się grawerowaniem. Także bardzo jest ciekawie, że można na podstawie takich małych świadków przeszłości opowiedzieć o firmie która prawie 100 lat działała na terenie Leszna ja oczywiście znam obecnych mieszkańców Leszna którzy noszą to samo nazwisko i wiem że są potomkami tej rodziny ale w branży już nikt nie działa ale jest te, te przedmioty które państwu pokazałem są świadectwem istnienia firmy pana Rotę prawie przez 100 lat na terenie Leszna